jakby jest taki ich atut, że one pokazują, że tak naprawdę jeśli chcesz studiować gdzieś indziej, to możesz, to oni ci pomogą i to jest naprawdę, naprawdę wspaniałe. Także myślę, że ostatecznie nie będzie takiego problemu z wyjechaniem. Bardziej może być problem po prostu ze względu na koronawirusa, chociaż jak tak się wyjeżdża na jakiś dłuższy okres, no to też wystarczy spełnić te wymagania i tyle, nie? Także też myślę, że nie będzie problemu. No dobra. Aha, i teraz tak, właśnie tutaj jeszcze, jeśli chodzi o pracę, to jest też coś takiego jak National Insurance Number. No i to generalnie wygląda tak, że aplikujecie na to przez internet. Na tą chwilę kiedyś było tak, że trzeba było pójść i tak dalej, ale no, ze względu na to, jaka była sytuacja, to oni to zmienili. Także fajnie, bo tak naprawdę ja na to National Insurance Number zaaplikowałam tak naprawdę 5 minut i musiałam tylko wypełnić kilka rzeczy na tej stronie rządowej, wydrukować to i przesłać pocztą. I to wszystko. Ten National Insurance Number to jest taki numer, który pracodawca będzie od was wymagał. Jeśli jakby nie będziecie go mieli, a już dostaniecie pracę, to też na spokojnie, po prostu jeśli pracodawca się was będzie o to pytał, to mówicie, że tak, mam teraz w planach złożyć, tak? I on zazwyczaj, nawet jeśli nie będziecie mieli tego National Insurance Number, to i tak czy siak on was zatrudni, tylko po prostu też będziecie musieli mu pokazać, że już złożyliście podanie o to National Insurance Number i gdzieś tam to jest w toku. Także tak to wygląda. Oj, tutaj to nie. I patrzę, co jeszcze. Słuchajcie, ja myślę, że w sumie troszeczkę wyczerpałam już temat, jeśli chodzi o studia. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to jak najbardziej możecie też tutaj zadawać. Teraz widzę, że tutaj już też jest też z nami już pan Janusz, czyli osoba odpowiedzialna za całą pomoc, jeśli chodzi o studia w Anglii i ja też jestem bardzo wdzięczna, bo tak naprawdę gdyby nie pan Janusz, to też mnie tutaj by nie było i też bym wam nie odpowiadała o tym, jak jest tutaj po prostu super. Także jeśli macie takie pytania, może bardziej też formalne, co, kiedy, jakiś deadline i tak dalej, to pan Janusz również wam odpowie. No słuchajcie, Ania jest ekspertką. Ani, słychać mnie? Tak, słychać, słychać. Super. No, Ania jest ekspertką, jak widzicie. Pokonała wszystkie problemy. Pokonała, no właśnie, kwarantannę. Mówiłaś, Aniu, o swojej kwarantannie, że ją zaliczyłaś. No i Tak. teraz już jest wolny, swobodny człowiek. No więc słuchajcie, nic co dobre nie przychodzi łatwo. Trzeba to pokonać, ale miejcie świadomość, że przekraczacie, no właśnie, tą granicę, która będzie oddzielała no tylko VIP-y, studentów, którzy mają 300 tysięcy na to, żeby płacić te studia w Anglii, i to jest coś naprawdę ekskluzywnego, o czym marzą też no, dużo amerykańskich studentów. Dla nich jest to coś takiego ekstra, a wy będziecie jeszcze możliwość mieli, żeby w tym uczestniczyć, więc warto się postarać. Nie wiem, no bo na pewno boicie się co? Opuścić swoich znajomych, prawda, i tak dalej, dom rodzinny. Wiadomo, że trzeba to kiedyś zrobić, i to jest fajny moment, żeby spróbować wyjechać. Na pewno martwicie się o znajomych. Wygląda to tak, jak wygląda w akademiku. Zobaczcie, no właśnie, tu jest jeden z naszych studentów i jego międzynarodowi znajomi. Nie wiem, Aniu, czy mówiłaś o akademiku? Miałaś przed chwilą slajdy, prawda? O tym, jak on wygląda. Tak, też już właśnie mówiłam, też mówiłam, że to jest super opcja, żeby właśnie poznać ludzi, więc no jak najbardziej akademiki też są fajne, ale od razu też powiem, że bardzo dużo osób, którzy właśnie na pierwszym roku wyjechali i są po prostu w akademikach, na drugi często już mają po prostu taką ilość znajomych, że po prostu decydują się na wynajęcie całego mieszkania, bo jest to ostatecznie tańsza opcja.
i po prostu to całe mieszkanie, tak, czyli na przykład na trzy osoby sobie dzielą, każdy ma swój pokój, no i nie dość, że tańsza opcja, to też właśnie jesteście ze swoimi znajomymi, także super. No właśnie, oddalacie się na chwilę od swoich starych znajomych, ale pamiętajcie, każdy będzie miał swoje życie, więc tak to będzie wyglądało, wasze życie będzie inaczej. Natomiast macie dużo fajnych znajomych z całego świata. Może jeszcze byśmy pokazali te podróże, bo było pytanie o Erasmusa, prawda? Więc no właśnie, tu przedstawiamy wam Dianę, która właśnie jest w tej chwili na Erasmusie w Hiszpanii. One się kończą, tak jak mówiliśmy, te wyjazdy, ale uczelnia zapewnia niesamowite możliwości wyjazdów. I to Ania wspomniała, to znaczy ma coś lepszego niż Erasmus, mianowicie rok studiów za granicą albo taki placement za granicą, czyli taki staż. Więc słuchajcie, na czym sprawa polega? 2 lata studiujecie i po drugim roku znikacie z uczelni. Znaczy macie legitymację studencką, ale tak naprawdę trafiacie do firmy i to może być firma na całym świecie, więc warto mieć tego świadomość, że te firmy są rzeczywiście super. W samym Coventry są 3 fabryki samochodów, Jaguar, Land Rover i Aston Martin, wyścigówki, oprócz tego Airbus, także różne fajne możliwości. No i te wyjazdy uczelnia dofinansowuje, słuchajcie. Diana była w Chinach 10 dni za 390 funtów, gdzie samolot kosztuje prawie 800, nie? Więc miejcie świadomość, że to są finansowane wyjazdy. Gdyby kogoś to interesowało, zostawimy kontakt. Bardzo chętnie Diana wam o tych wszystkich podróżach opowie. Możecie sobie zanotować kontakt. Ja również właśnie od razu, jak w kontakcie mówimy, to ja również też napiszę swoje dane, żeby mnie znaleźć. Możecie mnie znaleźć na Instagramie pod tą całą nazwą, jak i na Facebooku, czyli po prostu Ania Dworska, i jak najbardziej super. Możecie też pisać i też będę odpowiadała na wasze pytania. I też jeszcze tak chciałam jeszcze wspomnieć, że wiecie, pojawia się takie pytanie, że dlaczego nie? Dlaczego by nie spróbować? Bo z tego, co się orientuję, to nawet jeśli się zdecydujecie wrócić, bo stwierdzicie, że to dla was, to jest okej, prawda? Panie Januszu, jak to wygląda w tym przypadku? Właśnie, słuchajcie, po pierwszej euforii, tak, jak już wszyscy przemyślą te sprawy techniczne i nagle powiedzą, a co się stanie, jeżeli na przykład, no właśnie, w hubie mi się nie spodoba, że muszę należąco studiować, żartuję, ale co się stanie, jeżeli pomyślę, że to jednak nie dla mnie. Więc słuchajcie, nie ma żadnych zobowiązań, tak? Jesteście wolnymi ludźmi i możecie, no jeżeli wam się nie spodoba, wyjechać z Wielkiej Brytanii. Szczerze, no to już jak zaczniecie studia metodą projektu i będziecie na ty z wykładowcami w takim przyjaznym środowisku studiów, no to realnie no nie ma powrotu do innych systemów studiowania, ale gdybyście chcieli, możecie. Nie macie zobowiązań, nie musicie oddawać pożyczki studenckiej, którą dostaliście, do momentu, jak nie będziecie bogaci, tak? Pamiętacie poziom biedy? Ania, mówiłaś trochę o pożyczce, jak już pisałaś? Nie, nie mówiłam, więc może tutaj mógł troszkę więcej powiedzieć. No właśnie, słuchajcie, o co toczy się walka? Mianowicie od września przestaje być możliwe korzystanie z finansowania studiów na zasadzie tych, jak korzystają Brytyjczycy, czyli odjeżdża możliwość finansowania waszych studiów na zasadzie kredytu studenckiego. Kredyt kojarzy się źle, tak naprawdę to nie jest kredyt, to jest coś dziwnego, co umożliwia wam pożyczenie pieniędzy na cały okres waszych studiów. I teraz słuchajcie, jak to działa? Pożycza wam nie instytucja komercyjna, która no ma twarde zasady, tylko pożycza wam rząd Wielkiej Brytanii na zasadzie takim, jak pożycza Brytyjczykom. I wy korzystacie z tego jeszcze ostatnią szansą. No, do końca czerwca możemy z tego skorzystać, tak? Aniu, mówiłaś o szczegółach tych studiowania od tego 19 lipca? Nie, to też również tutaj nie mówiłam o takich szczegółach. Ale najpierw do końca pożyczka, więc słuchajcie, pożycza wam nie bank, a rząd Wielkiej Brytanii. I teraz na jakich zasadach? Zasadach dosyć ciekawych. Pożycza wam pieniądze na całe studia, czyli do końca wasze studia są finansowane przez rząd Wielkiej Brytanii.
i na jakiej zasadzie uczelnia dostaje bezpośrednio pieniądze. Wy tych pieniędzy nie widzicie na studia undergraduate, czyli na studia, trudno je przetłumaczyć jako licencjackie, bo to nie są studia licencjackie, to są studia wyższe skończone, czyli kończycie dyplomem po 3 latach undergraduate study i macie dyplom skończonych studiów wyższych w Wielkiej Brytanii. Natomiast możecie jeszcze rok studiować na studiach postgraduate study, czyli nazwijmy to podyplomowych, ale odpowiadających na skali tej bolońskiej jako studia magisterskie w Polsce. One trwają rok, Ania jest na tych studiach, więc może jeszcze w ramach pytań, gdybyście chcieli się dowiedzieć, to macie ekspertkę. Natomiast macie na te 4 albo nawet 5 lat studiów finansowanie. Dlaczego 5? Wyobraźcie sobie, gdybyście po roku studiowania stwierdzili, że no nie wiem, psychologia albo accounting and finance albo cokolwiek innego nie jest waszym dream course, tak? Czyli nie są to studia waszych marzeń. Wyobraźcie sobie, że ten system umożliwia wam zmianę tych studiów i zaczęcie od nowa studiowania na zupełnie innym kierunku. Tak, to jest o tyle fajne. To się nazywa tak zwane gift year, czyli dają wam w prezencie jeden rok studiowania, czyli zamiast 3 lat można sobie wydłużyć studia do 4 i zacząć zupełnie coś od nowa. I teraz jak działa ta pożyczka? Słuchajcie, ją musicie teoretycznie oddać, ale na jakich zasadach? Oddajecie ją wtedy, jeżeli wasze zarobki po studiach przekroczą, jak śmieją się studenci, poziom biedy. Co to znaczy? Wyobraźcie sobie, że rząd Wielkiej Brytanii ustalił zasady zwrotu tej pożyczki dla wszystkich krajów świata, czyli jak skończycie studia, nie macie zobowiązań pozostania w Wielkiej Brytanii, możecie wyjechać do dowolnego kraju świata, może być to, nie wiem, mogą być to Stany Zjednoczone, może być Nowa Zelandia, Australia, co wam przyjdzie do głowy, Norwegia albo Szwajcaria, gdzie chcecie, może być również Polska oczywiście. I teraz słuchajcie, oni ustalili, jak studenci to nazywają humorystycznie, poziomy biedy, po przekroczeniu których zaczynacie spłacać pożyczkę. I teraz uwaga, jakie to są te poziomy biedy? Wysokie. W Wielkiej Brytanii to 25 tysięcy funtów, a w Polsce to 15 tysięcy funtów. Mówimy o kwotach brutto rocznie. No więc może weźmy ten wariant, że po studiach w Wielkiej Brytanii wracacie do Polski, tak? No to jest ten wariant, co by wasi rodzice chcieli najchętniej zobaczyć. Okej, no to kiedy oddajecie królowej pieniądze po powrocie do Polski? Jak zaczniecie zarabiać i wasze zarobki przekroczą kwotę 15 tysięcy funtów brutto rocznie. Pomnóżmy to po aktualnym kursie, no dobra, niech będzie 5 zł za funta, czyli 75 tysięcy brutto rocznie musicie co najmniej zarobić, żeby zacząć spłacać pożyczkę. I teraz jak spłacacie? Spłacacie 9% od nadwyżki. Słuchajcie, szczegóły tej spłaty znajdziecie na naszej stronie i biorąc zakładkę finanse. Więc jak jesteście teraz może przy komputerze albo przy telefonie, nie wiem jak tam jesteście, w komputerze głównie wszyscy, to kliknijcie sobie na naszej stronie studiawanglii.pl zakładkę finanse i tam macie wszystko odpisane również z pytaniami, prawda? Więc warto to wiedzieć. No ale szybko, te wasze zarobki, macie 75 tysięcy, nie spłacacie ani złotówki królowej, tak? A jak zarobicie kwotę powyżej, oddajcie 9% od nadwyżki. Czyli policzmy, że zarabiacie, nie wiem, 85 tysięcy, tak? O 10 tysięcy przekraczacie minimum. Teraz szybka matematyka na poziomie 6 klasy szkoły podstawowej. Ile to jest 9% od 10 tysięcy? Liczymy w pamięci, szybko. Kto pierwszy odpowie, niech pisze do linii czatu. Ile to jest 9% od 10 tysięcy? Czas, start. 70. Kto pierwszy policzy? Słuchajcie, ja tylko wam tak powiem, że to jest naprawdę super opcja, jeśli chodzi o tą pożyczkę. Ja wiem, że to właśnie to tak trochę brzmi. Nie wiem, może strasznie trochę, bo tak. Pożyczka rodzice. Ale... Dziecko, bierzesz pożyczkę na początku swojej kariery. No ale tak jak tutaj pan Janusz mówił, ona jest fajna, jeśli chodzi o warunki, bo jakby możesz się spłacać, a nie musisz, tak jak już tutaj pan też powiedział, ale wiecie, to jest też takie bardzo
miłe ze strony po prostu Anglii, bo na przykład jeśli się decydujecie gdzieś w innym kraju na studia, które są płatne, to to jest w ogóle niesłychane, no bo jednak w innych krajach, zazwyczaj wygląda to tak, że po prostu trzeba spłacać 100%, a czasami są jeszcze naliczane dodatkowe odsetki. Tak mi się zdaje, że jest po prostu w Stanach na przykład i naprawdę te sumy potem wychodzą bardzo duże, a tutaj wygląda to tak, że the winner is Kuba, wyliczył, jest to, słuchajcie, czyli uwaga, zarobiliście 85 tysięcy złotych rocznie i królowej musicie oddać rocznie 900 zł. To teraz wejdźmy na poziom matematyki wyższej, ile to będzie miesięcznie. Okej, żarty żartami, słuchajcie, ale no po prostu to są symboliczne kwoty tego zwrotu, więc nie trzeba się ich naprawdę obawiać i serdecznie Wam wszystkim życzymy, żebyście tą pożyczkę spłacali. Dlaczego? Bo to oznacza, że 75 zł, Zuzia, mamy to, że 75 zł trzeba oddać miesięcznie królowej przy zarobku 85 tysięcy rocznie, więc to są kwoty nieduże, na które Was stać, dobra? I żebyście mieli jasność, możliwość uzyskania tych kwot znika, tak, po 19 lipca, czyli po tym deadline, kiedy wy rozpoczynacie studia. Więc naprawdę warto skorzystać, bo pamiętajcie, w życiu się żałuje tych rzeczy, których się nie zrobiło. Nie te, które się zrobiło, tylko tych, które się nie zrobiło. Więc te wszystkie sprawy, które was, nie wiem, blokują, może, nie wiem, no pandemia, wyjazd do innego kraju, odłóżcie na bok, tym bardziej, że Ania, jak to wygląda z Wielkiej Brytanii z pandemią? Tak, ja tutaj też już mówiłam, że wszystko się naprawdę otwiera i że no, na tą chwilę trzeba przebyć tą kwarantannę, ale to też się wszystko może zmieniać. Z tego co wiem, to po prostu chyba 24 czerwca znowu oni zmieniają gdzieś tam zasady. Jeśli Polskę przesuną na przykład na zieloną listę krajów, to w ogóle nie będzie trzeba robić tej kwarantanny i tak dalej, i tak dalej. Ale no tutaj wszystko tak naprawdę wraca do normy. No właśnie, dzięki Ania. Jeszcze szybkie pytanie, no właśnie, bo Kuba pytał, czy mogę od razu oddać. Słuchajcie, ja nie dokończyłem informacji o tej pożyczce, bo teraz uwaga, jej nie trzeba spłacić, jeżeli wasze zarobki nie będą wystarczająco dobre. Fajnie to powiedział jeden chłopak właśnie, który zaczął studia, powiedział tak, słuchajcie, ta pożyczka działa w ten sposób. Pieniądze oddajemy, jeżeli te studia nam coś dały i zarabiamy super, a jak nie, nic nam nie dały i nie zarabiamy, to nie musimy im ich oddać. No właśnie, good news jest taki dla rodziców, że musicie 30 PIT-ów wysłać do królowej, czyli co roku przez 30 lat macie obowiązek PIT na koniec roku, bez względu w jakim kraju pracujecie. W Norwegii 30 tysięcy euro jest poziom biedy, to też taka fajna wiadomość, w Szwajcarii tyle samo. Więc słuchajcie, nie warto spłacać tej pożyczki wcześniej, bo może się okazać, że wasze super zarobki nagle spadną, albo nie wiem, będziecie mieli 10-letni urlop macierzyński, albo Kuba, tacierzyński, też możesz wziąć, są popularne. Więc jeżeli wasze zarobki spadają poniżej poziomu biedy, w Norwegii poziom biedy to 30 tysięcy euro, pamiętajcie, jeżeli tam mieszkacie, to tej kwoty nie musicie spłacać tej pożyczki. Wysyłacie tylko oświadczenie, że zarobiliście poniżej, albo PIT, z którego wynika, że zarobiliście w roku. Więc to jest naprawdę honorowa pożyczka rządu Wielkiej Brytanii. Dlatego naprawdę jest bardzo bezpieczna, nie ma żadnych haczyków, dlatego pomyślcie o tym, że to jest na zasadzie inwestycji, a nie jakiegoś strachu, tak? Czy obawą przed tym, że nie będzie was stać na tą spłatę tej pożyczki. Pamiętajcie, jeżeli wasze zarobki spadają, nie trzeba spłacać. Kiedy spłacamy? Jak bardzo dobrze zarabiamy, więc super pożyczka. Życzymy, żebyście wszyscy mogli ją spłacić, ale żeby ją spłacić, rzeczywiście trzeba bardzo dobrze zarabiać, więc nie ma obaw, nie? Więc tego się nie trzeba bać. Słuchajcie, pytania jeszcze do Ani, szybko, co można? Tak, ja tylko właśnie chciałam też tak szybko podsumować, że tak jak już wcześniej mówiłam, że w sumie dlaczego by nie spróbować po prostu, jakby nic was tak naprawdę nie ogranicza, jeśli o to chodzi. I też tak myślę, że warto by było, może panie Januszu, jakby pan trochę też opowiedział o tych takich deadline'ach, które deadline. Teraz osoby muszą... Super.
Dobra, to szybko pytania jeszcze zrobimy. Agnieszka pyta, czy jeżeli ktoś ukończy w Polsce jeden rok i chce zacząć studia w Anglii, czy są honorowane ukończenia w Polsce zajęcia przedmiotu? Nie, słuchajcie, to są dwie różne bajki. Studia w Polsce to takie przedszkole dla dorosłych, przepraszam za obrazę polskiego systemu edukacji, ale mówmy sobie prawdę, tak? Troszeczkę nie wygląda poważnie i zupełnie inny system edukacji. Może zostawmy oceny, są to inne systemy, więc nawet po pierwszym roku studiów w Polsce zaczynamy pierwszy rok studiów w Anglii, dlatego że to zupełnie inna bajka. A jaka to Ania, myślę, że wam trochę opowiedziała. Drugie pytanie, Zuzia się pyta, czy do personal statement powinnam załączyć skanę dyplomu z oświadczeń, zaświadczeń potwierdzających rzeczy, które były w nich? Nie, wystarczy o nich napisać. Nie musimy, słuchajcie, nie musicie udowadniać, że mówicie prawdę, tak? Na tym mówimy, piszemy o tym i się tym oczywiście chwalimy, dlatego że każdy z was jest inny i ten personal statement będzie ciekawszy. Także Zuzia, piszesz, ale nie musisz tego wszystkiego skanować, załączać. Zostaw sobie to, bo bardzo są to fajne rzeczy, natomiast musisz mieć referencje, nie? Więc jeszcze o tych, pomyśl o tych referencjach. Bo tak, bo trzeba mieć personal statement, czyli to jest taki list motywacyjny, który, tak jak też już mówiłam wcześniej, że oni tutaj, tak jak mówiłam o CV, tak, że nie trzeba mieć zdjęcia i tak dalej, bo oni oceniają ciebie przez pryzmat tego, jakie masz doświadczenie, a nie, nie wiem, jak wyglądasz i tak dalej. I tak samo tutaj, jeśli chodzi o ten personal statement, to oni też nie oceniają, w sensie oczywiście trzeba spełnić pewne wymagania, jeśli chodzi o cyferki, czyli jeśli chodzi o wyniki z matury, pan Janusz zaraz powie jakie, ale potem jest też ten personal statement, gdzie oni po prostu patrzą, jaką ty jesteś osobą, czyli to jest taki list, w którym po prostu opisujesz, dlaczego ty powinieneś dostać się na ten dany kierunek, na który zaaplikowałeś. I do tego jeszcze dochodzą referencje. I jakie referencje to są, panie Januszu? Więc słuchajcie, referencje od dowolnej osoby, nauczyciela, instruktora, osoby, która o was coś fajnego napisze, która scharakteryzuje waszą kandydaturę i jak gdyby wesprze ją, tak? Czyli uzna, że wasza aplikacja na kierunek, na taki, który studiujecie, ma sens i ona jak najbardziej ją popiera, bo poznała was przy okazji, nie wiem, bycia waszym anglistą, czy nauczycielem, czy instruktorem, nie wiem, sportu, czy cokolwiek, jeżeli bierzecie kierunek, który się z tym wiąże, tak? Także to takie jak gdyby laurka trochę, ale też wspierająca waszą aplikację. I teraz słuchajcie, te referencje mogą być oryginalnie napisane w języku polskim, jeżeli to będzie, nie wiem, polonistka, która wspiera wasz digital marketing, bo uważa, że doskonale będziecie pisali kreatywne pisanie, prawda? Więc to może być, to trzeba przetłumaczyć na język angielski, możecie to zrobić samodzielnie, my sprawdzimy, będziemy autoryzować to wasze tłumaczenie, żeby miało, no, było poprawne, natomiast może być to napisane w języku polskim oryginalnie, załączamy to, a po prostu my dajemy ten kontakt do nauczyciela. Więcej niż jednego nauczyciela, jak najbardziej zróbcie więcej niż jednego, polecam to, a potem zróbcie taki casting, kto napisał to najlepiej, prawda? Dlatego, że no, mogą być różne te referencje, nauczyciele, nie zawsze chce im się to robić, natomiast my wam damy takie wytyczne, jak to powinno być zrobione, dlatego, że to nie mogą być trzy linijki, to musi być no co najmniej ze 300 słów mały esej o was, w związku z tym musicie trochę zasilić tego nauczyciela w wiedzę i przypomnieć wasze wszystkie udziały w projektach, o tym, co robiliście poza szkołą, prawda? Także te referencje powinny być takim... Pamiętajcie, uczelnia patrzy na wasz personal statement, a i z drugiej strony czytają też te referencje waszego nauczyciela i na tej podstawie dają wam conditional offer, czyli takie przyjęcie na studia, to już jest rezerwacja miejsca dla was, pod warunkiem, że, i teraz uwaga, te warunki w tej chwili są następujące. Średnia z matury ze wszystkich przedmiotów 60%, czyli wszystkie przedmioty przez ilość dzielicie i musi być 60 lub więcej, przy czym nie ma znaczenia, podstawowe, rozszerzone wpadają do jednego worka i chcą, żebyście zdali dwa rozszerzenia minimum, tak, i co najmniej na 55%, czyli to są takie warunki brzegowe, których oczekują od was. A co będzie, jak ktoś zda na 53 albo na 52? No mówili, że to nie jest apteka, tylko uniwersytet i patrzą właśnie na te wasze referencje i na wasz personal statement i on jest kluczowy. On jak gdyby decyduje o tym, jak się zachowają w sytuacji, jeżeli wasza matura będzie
odrobinę poniżej waszych oczekiwań. Jak będzie więcej niż odrobinę, nie ma tu definicji, czasami robią interview, czyli dzwoni do was ktoś z International Office i chce z wami trochę pogadać. Tak, jeżeli to jest oni. No jeżeli, no właśnie, mieliśmy takie sytuacje, także tak to wygląda. Natomiast te referencje i ten personal statement, no powinny być fajne, żeby się to dobrze czytało i żeby nie było żadnych wątpliwości, że jesteście super kandydatką, czy też kandydatem na te studia, na które składacie podanie. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, słuchajcie, co wybrać, co możemy poradzić? No jeżeli ktoś ma, to najlepiej skontaktujcie się z nami, to pogadamy i spróbujemy doradzić. Ale generalnie wybierajcie taki kierunek, w którym praca po jego ukończeniu kojarzy wam się z czymś, co jest fun. Tak? To musi być przyjemność, to musi być ciekawe, to musi być interesujące, więc i to sobie wybierajcie. Nie wybierajcie czegoś, co być może wam przyniesie dobre pieniądze. Wszystko przyniesie wam dobre pieniądze, jeżeli będziecie robili to, co lubicie, nie? Więc to warto wybrać. Aniu, czy ty wspomniałaś też o czymś takim, co uczelnia umożliwia ten rozwój societies? Mówiliście trochę o czymś takim? Tak, tak, jak tutaj już wspomniałam, generalnie myślę, że gdzieś tam wykorzystałam temat, jeśli chodzi w ogóle o studia, o societies i tak dalej. Także myślę, że no, jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to jakby pytania. Jak najbardziej pisać. Tutaj Kuba też się spytał, czy o napisanie dla mnie referencji mogę poprosić więcej niż jednego nauczyciela. Mm-hmm, tak, jak najbardziej, Kuba, rób tak. I zobaczysz, które, no właśnie, co będzie najfajniejsze, nie? Dlatego zobacz, ocenimy to, no powinny być to fajne referencje, tak? Czyli nie trzy zdania, bo to będzie za mało. Tak, dokładnie. No i ja jeszcze właśnie też, tak jak pan Janusz mówił, no to jesteście takimi szczęściarzami, którzy po prostu dostają tą pożyczkę teraz na te studia właśnie undergraduate, te takie licencjackie, no ale też od razu macie możliwość dostania tej pożyczki na te studia master, czyli te, które ja mam. Ja wiem, że to pewnie dopiero... Tak? No właśnie, powiedz jak one się różnią, bo to słuchajcie, na master już jest inna sytuacja, jak wygląda z pieniędzmi na master? I tak, z pieniędzmi na master akurat wygląda tak, że wy dostajecie na swoje konto te pieniążki i po prostu wy musicie już jakby przelać uczelni, więc jakby no to się jakoś super dużo nie różni, ale po prostu... Fajnie, że też macie to zagwarantowane w momencie, gdy dostajecie pożyczkę teraz, to macie ją zagwarantowaną też, że możecie ją dostać na te studia master. A co jest super, to, że słuchajcie, ja od razu po licencjacie zaczęłam robić te studia w Anglii i ja teraz we wrześniu, po roku studiowania już odbieram dyplom. A wiecie, moi znajomi męczą się jeszcze kolejny rok i to jeszcze dodatkowo na polskiej uczelni, o której wam już wcześniej wspominałam, jak to wygląda i jakie mam porównanie. Także słuchajcie, naprawdę to, że ja mogę studiować rok i mieć gdzieś tam już ten dyplom, bardzo mnie cieszy, a poza tym wszystko się otwiera i tak jak już też mówiłam, że te kampusy wyglądają jak z filmu, tak samo ten graduation też tak wygląda, czyli wiecie, te czapeczki i togi i prawdopodobnie też to będzie możliwe, żeby to tak wyglądało teraz we wrześniu, po prostu jak będę odbierała dyplomy, także bardzo się cieszę. No właśnie, czyli trochę wysiłku, personal statement, łatwo. Nie napiszecie tego w 5 minut, to trzeba przeznaczyć na to gdzieś 2 dni, prawda? Bo to jeden dzień przeczytać, napisać, no, czy tam stworzyć sobie listę, drugi zczytać, dać do sprawdzenia. My, jak będziecie mieli drafta, wyślijcie do nas, my wam pomożemy też to sprawdzić ewentualnie. Oczywiście gramatykę to nie sprawdzamy my, tylko to sprawdzi wam program Grammarly. .com, który sobie zainstalujcie ze wtyczką do Firefoxa i w tym piszcie, prawda? Także zróbcie to sami. My może trochę na tle rzucimy okiem i zobaczymy, czy to się dobrze czyta. No i te referencje, nauczyciel, tak jak mówiliśmy, i te dwie rzeczy, to wszystko, co musicie zrobić. Dodatkowo czeka was też test językowy i tego też trzeba mieć świadomość, tak? Czyli po tych dwóch dokumentach musicie zdać ten test. I wyniki jego powinny się gdzieś tak koło no, tego 5 lipca pojawić równo z maturą lub parę dni po. Więc nastawcie się, że no, nie wiem, na koniec czerwca musicie ten test zdać, to jest IELTS.
No taka rozszerzona matura, powiedziałbym, bo te cztery skille macie na początku, zwykle umawiamy was na mówienie, a potem macie do tego czytanie, słuchanie, no i jakiś tam esej trzeba napisać na 300 słów, więc taka maturka, powiedziałbym. I te trzy rzeczy, jak gdyby, czyli referencje, personal statement i test, załatwiają wam wejście do tego świata brytyjskiej edukacji. No i potem już to będzie. Ile trzeba mieć procent, żeby zdać test językowy? Słuchajcie, 6.0 określają, czyli takie B2. No powiedzmy, że B2. No na maturę, jak to przeliczyć, ja wiem, 70%, 75%. Szóstka z 9, no to powiedzmy 60%, no tak naprawdę z tego testu. Nie? Czyli Zuzia, myślę, że ty sobie z tym doskonale poradzisz. Testy są dwa razy w tygodniu, także środy, chyba czwartki, w środy i czwartki sprawdźcie, te miejsca są podane u nas na stronie, jak wejdziecie. Ania, mogłabyś złapać ten link z Coventry, może uczelnia Coventry? No właśnie, łatwo, jasne. I tam znajdziecie szczegóły, jak się zarejestrować. Mamy to na stronie, jak wejdziecie na naszą zakładkę z uczelnię i wybierzecie sobie Coventry, to tam jest całe, wszystkie informacje o wymaganiach, o teście, o wszystkim. Dlaczego? Bo słuchajcie, musimy załatwić dla was wizę, no i do tej wizy jest potrzebny ten test, prawda? Tak w ten sposób. Uczelnia miała takie wymaganie, że chcieli 75 do rozszerzenia z języka angielskiego, no tyle honorują, powiedzmy, żeby wam dać ofertę, ale tak naprawdę za moment trzeba mieć tą wizę, no więc tą wizę, do tej wizy potrzebny jest ten test IELTS, no i musicie go zdać na 6.0, z każdej części co najmniej na 5.5, tak to jest, nie? Więc tu macie link, który prowadzi do tej informacji właśnie o tych wszystkim, co Coventry wymaga i pamiętajcie, że to jest jedyna uczelnia, która oferuje taką możliwość, która to ogarnęła, wszystkie inne, no niestety nie, już oczekują, że zapłacicie im 15 tysięcy funtów za rok studiowania, tak? Więc pomnóżcie sobie to razy, no dobra, 4 to macie 60 tysięcy, razy 5, 300 tysięcy złotych. Tyle trzeba mieć teraz w kieszeni, żeby studiować w Wielkiej Brytanii od września. Więc miejcie świadomość, że to są. Także jeszcze jesteście szczęściarzami, którzy mogą się załapać, także. Że wyobraźcie sobie, że w milionerach wygraliście 300 tysięcy złotych z przeznaczeniem na studia w Wielkiej Brytanii. Macie to, tak? Także jak ktoś będzie miał, no właśnie, problem, że ojej, muszę skoczyć do Warszawy. Tak, Agnieszka, łatwo można zdążyć. Dlatego, że z tych formalności, słuchajcie, no jakie macie formalności? A, referencje, tak? Bo trzeba szybko poprosić nauczyciela, bo za chwilę już się kończą, wiecie, szkoła i nauczyciele znikną i już nic nie będą chcieli robić, tylko leżeć na plaży. Więc postarajcie się, żeby wam to napisali. Drugie, napisać list motywacyjny samemu, no to 2 dni. I trzecie, pojechać do Warszawy na ten test. Kiedy złożyć wniosek o wizę? No to macie mnóstwo czasu, całe wakacje. Chyba, że ktoś chciałby pojechać od razu do Wielkiej Brytanii na wakacje. To ma sens, tak? Pamiętajcie, że wasze studia, które się rozpoczną 19 lipca online, można robić z dowolnego punktu, oczywiście można robić z wakacji w Chorwacji, czy z Mola w Sopocie, gdzie tylko będziecie, ale również można to robić z Wielkiej Brytanii, dlatego że tych godzin zajęć będzie niedużo. Aniu, ile oni mogą się spodziewać godzin zajęć? Tak jak mówiłam, u mnie te godziny to jest ile? Tylko 8 godzin tygodniowo, ale tak jak mówiłam, po prostu ja mam 4 przedmioty, z każdego przedmiotu po 2 godziny i ta druga godzina jest taka, że wiecie, w zależności od wykładowcy. Więc ja tak naprawdę myślę, że w sumie no muszę 5 do 8 godzin poświęcić, no bo czasami omawiamy tylko na tych dodatkowych zajęciach jakby eseje czy coś takiego, więc ja po prostu czasami nie muszę tam być. No właśnie, Zuzia, to jest dobry pomysł, bo słuchajcie, można sobie pojechać. Mamy pomoc na miejscu w załatwieniu mieszkania i teraz uwaga, mamy pomoc w załatwieniu pracy, dlatego że nasze studentki, dwie, jedna to jest Olga Eliasz, możecie sobie zapisać też kontakt, druga to jest
Klara Zaręba była w zeszłym tygodniu. Będziemy udostępniali Wam to nagranie, więc jak kogoś by interesowało, wrzucimy to spotkanie z Klarą. Słuchajcie, są menedżerkami w firmach, które przyjmują do pracy. I Klara powiedziała, że no ona pracuje akurat w dziale eventowym hotelu i powiedziała, że jest takie parcie na śluby, że codziennie w jej hotelach, w których ona przyjmuje do pracy, codziennie jest ślub. Codziennie. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Potrzebują mnóstwo ludzi do pracy. Więc jak gdybyście potrzebowali, praca powiedziała, że jest gwarantowana, tak? Przyjeżdżacie i idziecie od razu do pracy. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to również możemy Wam dać takie agencje, które wynajmują domy studenckie, bo akademiki się generalnie zamykają na wakacje, więc trzeba liczyć na wynajem domu studenckiego i również są firmy, które to robią, się tym zajmują i dziewczyny dadzą Wam te namiary, więc to jak gdyby będzie też pewna sprawa. I teraz tak, Zuzia się pyta, co by było z powrotem do Polski na resztę wakacji. Okej, czyli w lipcu jedziesz, a kiedy będziesz chciała wrócić, no powiedzmy w sierpniu czy tam we wrześniu, bo zajęcia rozpoczynasz od października. Więc tak, wizę trzeba by załatwić teraz, to znaczy w czerwcu, prawda? Czy też no, na początku lipca, jakbyś chciała załatwić jakieś, musisz liczyć 10 dni no, do 2 tygodni, więc no, musiałabyś się pośpieszyć. Teraz by trzeba zacząć w czerwcu załatwiać tą wizę, żeby w lipcu można było wyjechać. A powrót do Polski nie będzie problemu, możesz krążyć w tą i z powrotem ze swoją wizą. Natomiast to, co powiedziała Ania, będzie kwestia, jak będą wyglądały kwestie no, tej kwarantanny, na że Polska jest pomarańczowa, tak, Aniu? Jest pomarańczowa. No właśnie, ale teraz spadamy w dół, no wiecie, robi się ciepło, jest lato, więc zakładam, że pandemia będzie, no, ta ilość spada i w którymś momencie możemy wypaść z tej pomarańczowej strefy do zielonej i nie będzie kwarantanny, bo Zuzia, gdyby była kwarantanna, to jak wrócisz do Polski, no to będziesz musiała 10 dni siedzieć w chacie znowu, tak? Nie do końca, bo teraz tak. Jeśli chodzi o powroty do Polski, to okay. Na tą chwilę, podkreślam, że to wszystko jest na tą chwilę, a to się tak zmienia, że trzeba cały czas sprawdzać to. I na przykład na tą chwilę, tak jak już mówiłam, że ja muszę na chwileczkę wrócić, to wygląda tak, że po prostu nic nie muszę robić przed przylotem do Polski, w Polsce na lotnisku albo w ciągu 48 godzin muszę zrobić test na obecność koronawirusa. Jeśli nie chcę tego robić, to z góry mam nałożone 10 dni. Jeśli wyjdzie pozytywny, to też mam oczywiście 10 dni, ale generalnie jeśli wyjdzie negatywny, to wtedy nie muszę mieć kwarantanny w ogóle. Super, czy jesteś wolna, robisz test. Ile on kosztuje, Aniu, w Polsce test? Około 100-150 zł. Okej, okay. No więc widzicie, to się rzeczywiście zmienia, więc nie ma problemu, a teraz w drugą stronę, jak lecicie do Wielkiej Brytanii, też przed wylotem, prawda, test, tak, Aniu, ty robiłaś, tak to działa? Tak, wszystko opowiedziałam, jeśli chodzi o... Okej, okay. No to wiemy, nie? Super, no to tak wygląda. Więc trochę jest pewnych rodzaju ograniczeń, no ale to jest wszystko do pokonania, można wszystko ogarnąć. Także wyjazd ma sens rzeczywiście, bo przede wszystkim słuchajcie, co, gdzie jest ta praca? W obsłudze klienta. Czyli wyobraźcie sobie, że pracujecie w hotelu, obsługujecie wesela, rozmawiacie z ludźmi, albo pracujecie, nie wiem, w restauracji nowo otwartym pubie, rozmawiacie z klientami, co to powoduje, że was język się rozwija, prawda? I już zaczynacie łatwiej nim operować. Ania, jak to było u ciebie? Jak przyjechałaś, to jak? Miałaś trochę barierę, czy rozkręciłaś się? Znaczy tak, wiecie, to na pewno jest troszeczkę taki szok w jakimś stopniu, tak, no bo jednak teraz wszyscy mówią po angielsku. Ja z kolei gdzieś tam ten angielski jest mi bliski, nawet w Polsce jak mieszkałam, to po prostu gdzieś tam miałam pracę w tym języku i tak dalej, dlatego u mnie faktycznie ten szok nie był aż taki duży. Ale ty studiowałaś po angielsku, nie? Też. Tak, ja też studiowałam po angielsku w Polsce jakby, ale chodzi też o to, że jakby to powiedzieć, słuchajcie, ja naprawdę na tych studiach na roku mam ludzi z całego świata. Jak mówią po angielsku, Ania? Jak oni mówią po angielsku? Ich angielski naprawdę jest różny i tak. Ja gdzieś tam znając polskie realia, ja wiem, że wy sobie poradzicie, bo
bo tak jak mówiłam, macie wsparcie od uczelni, nie macie wsparcie od wykładowców w sklepie, no słuchajcie, też bez problemu, tak, tutaj ludzie są pomocni, oni nie będą, jak zaczepisz i się kogoś spytasz, trochę pogestykulujesz, nie wiem, użyjesz translatora, to oni nie będą się krzywo na ciebie patrzyli, tylko oni będą chcieli ci pomóc. A pan nawet przychodzi do kasy, a na kasie Polka. No, no właśnie, to też, też tak wygląda. Więc słuchajcie, naprawdę nie macie się co bać, a myślę, że to też właśnie daje wam potem też taką swobodę. Słuchajcie, teraz na porządku dziennym myślę, że powoli jest to, że się zna ten drugi język, oprócz tego polskiego. A jeśli wasz język angielski uważacie, że jest na takim średnim poziomie, to tym bardziej powinniście wyjechać, bo ja na przykład uważam, że wyjechanie do danego kraju jest najlepszą formą na nauczenie się języka. I po prostu tutaj możecie pogłębić też ten temat. Wiecie, slangi, nie slangi, tego się nie nauczycie w książce, nie? Na jakimś kursie językowym. Tylko no, to trzeba naprawdę wyjechać i myślę, że nie ma się czego bać. I tak jak powiedziałam, z tego, co wiem, jak wygląda to w Polsce, jeśli chodzi o szkołę średnią i o to, jak wygląda nauczanie języka angielskiego, na pewno dacie radę. Bo tutaj osoby, które naprawdę ten angielski jest bardzo, bardzo średni, też dają radę, bo chcą po prostu i to wystarczy chcieć. Zuzia pyta, czy ten tutorial z UCAS-u może być, jak najbardziej. Plus, Zuzia, weź sobie zobacz ten, co masz od nas, też jak się zalogujesz na naszej stronie, to też masz taki nasz tutorial, nie? I tam też mamy linki, jak piszą Brytyjczycy na przykład, nie? Mamy takie wskazówki, bo tam wypowiadają się ci admissions tutor, czyli osoby, które oceniają personal statement, plus mamy link, słuchajcie, do takiego przykładowych personal statement pisanych przez Brytyjczyków i ocenianych przez innych, nie? Więc zobaczcie ten nasz tutorial i ten jest tak, to naprawdę was zainspiruje. A my wam możemy, to właściwie Ania, myślemy może Zuzi, nie? Ten tutorial do personal statement, może nie. Tak, ja no mogę tutaj znaleźć, ale nie wiem, czy on jest na stronie, tak? On jest na stronie, jakbyś wyszła rekrutacja i krok trzeci, nie? I tam jest personal statement i referencje, no to tam możecie sobie znaleźć, nie? Także inspiracja, powiedzmy, że jest. Ja, najlepiej znajdziecie go, jak się zalogujecie na naszej stronie studiawanglii.pl, to wam wtedy wyskoczy w profilu najprościej, nie? Także krok trzeci, personal statement, to naprawdę nie jest problem, tylko musicie zacząć pisać od razu po angielsku, tak, żeby nie tłumaczyć tego z polskiego na angielski, tylko bullet pointy napiszcie sobie o sobie, skąd pomysł studiowania tego kierunku, co robiliście w szkole, z czego jesteście dobrzy, no i wam wyjdzie, naprawdę. Potem będzie tylko ograniczenie, że ups, 4000 znaków ze spacjami nie możecie przekroczyć, bo tyle wchodzi do UCAS, musimy tam wkleić, nie? Więc trzeba te 4000 znaków ze spacjami. To nie jest dużo, 400 słów. To nie jest dużo i to tak mi się zdaje, że to wychodzi ostatecznie taka jedna kartka A4 w Wordzie. No, spoko, trochę to mniej. No to super. Mniej nawet, no. Słuchajcie, więc nie ma co się oglądać, bierzemy się za robotę, fajna niedziela, no będzie gorąco, ale warto też popracować, żeby to zrobić. No i co? I czekamy na wasze drafty tych dokumentów, my to sprawdzamy, no i tyle. I potem zapisujecie się na ten IELTS, trzeba skoczyć i to sobie zrobić, nie ma problemu, są tam różne godziny, różne terminy, więc to macie link do wyboru, tam właśnie u góry tutaj na tym naszym czacie jest do skopiowania. No i tyle, jakbyście potrzebowali jakiejś pomocy, to my służymy, więc jesteśmy do waszej dyspozycji i chętnie wam pomożemy. Gdyby rodzice mieli jakieś pytania odnośnie finansów, prawda, i tak dalej, to pamiętajcie, że jak wyjeżdżacie do Anglii, nabieracie niezależności finansowej, prawda, więc to też jest fajne, jeżeli ktoś ma skrupuły, że może ojej, jak to będzie z finansami, naprawdę wszyscy, których mieliśmy tutaj, radzą sobie, no, są niezależni finansowo, Olga od razu kupiła samochód, zaczęła sobie podróżować i tak dalej, samochody są bardzo tanie, gorzej z ubezpieczeniami, ubezpieczenie kosztuje tyle, co samochód, z racji waszego wieku, tak, także to nie jest problem, samochód, problemem jest, dużym kosztem jest właśnie ubezpieczenie, jak robią ludzie
kupują samochód razem z rodzicem, tak? Także różne triki tutaj stosują, ale naprawdę jesteście w stanie utrzymać się finansowo bez wielkiego wypróbowania żył, tak? I pracowania po nocach. No. Okej, okay, praca po nocy jest fajna, bo dużo płacą, tak? 12, 15, w opiece zdrowotnej 19, tak? Także mamy dziewczyny, które robią dwie nocki, tak? Albo, no ale teraz, co Klara mówiła, słuchajcie, wesela, 100 funtów za weekend, tak? Także można naprawdę zrobić 4 weekendy, macie 400 funtów. Ona mówiła nawet, że 200 funtów. Tak mi na się weekend, wydaje, tak? Że za weekend. No, to jest 100 za dzień. Tak, masz rację, 100 za dzień, tak? W tych weekendzie. No właśnie, słuchajcie, dwa weekendy i macie opłacone mieszkanie, nie? I to jeszcze mieszkanie gdzieś tam w jakimś takim lepszym akademiku tak naprawdę. No, jeszcze jeden dodatkowy dzień i macie opłacone jedzenie na cały miesiąc, także no naprawdę nie jest ciężko się utrzymać. Ja też kolejny raz odwołam się do mojego studiowania w Polsce i słuchajcie, ja wiem, jak to wygląda na polskie realia, jak to jest mieszkać w Polsce samemu i pracować, studiować dziennie i właśnie się utrzymywać, to powiem szczerze, że niewielu z moich znajomych było w stanie to zrobić. No dlatego więc słuchajcie, tak mi się tłumaczy Anglia, ojej, jakie to drogie. No więc wyobraźcie sobie, że nie, jak przekrycie ten Rubikon, to nagle zaczynacie tą pracę i wszystko wam się zaczyna wydawać tanie. Także rodzice, jeżeli się stresują, że nie będą wam w stanie wysyłać 1000 funtów do Wielkiej Brytanii, żebyście studiowali, nie, nie, to działa w drugą stronę. To studenci wysyłają, no właśnie, mamy zaproszenia na ten, albo swoim rodzicom wysyłają pieniądze, albo sami kompletnie się utrzymują, więc naprawdę nie ma z tym problemu. Także dacie sobie z tym wszystkim radę. Okej, okay. Aniu, to co, ja myślę, że wszystkie tematy wyczerpaliśmy. Jeżeli wam przyjdą jakieś tematy do głowy, my jeszcze możemy zostawić chwilę czat otwarty, albo tu macie adresy, gdzie pisać, macie też telefon, możecie wysyłać SMS-y, więc zawsze wam pomożemy. No i co, no i fajnie, że w tym roku zdaliście maturę, no bo przyszłoroczni maturzyści nas pytają, a my mówimy, no niestety. Nie ma takiej możliwości. Ile kosztuje wiza? Wiza kosztuje 348 funtów plus, to co bolesne, 470 za każdy rok studiowania opieka zdrowotna, czyli wyobraźcie sobie, że z góry trzeba to opłacić. No to jest ten aspekt bolesny finansowo, no ale pamiętacie, 300 tysięcy złotych oszczędzacie, nie? Więc ta wiza no, jest tego warta. Natomiast rzeczywiście musimy wyłożyć tą całą kasę w momencie składania wniosku o wizę. I teraz było pytanie, kiedy muszę go złożyć? Wtedy, jak będę wyjeżdżała, więc jak Zuzia chce skoczyć w lipcu do Anglii, no to musi te pieniądze wyłożyć teraz, tak? My to mamy dokładnie wyliczone, czyli słuchajcie, 340 plus 3 lata studiów po 470, co razem daje 1758 funtów, tak? Tyle w praktyce kosztuje wykupienie wizy i opieki zdrowotnej. Jaka to opieka? Pełna, tak? Czyli nawet dentysta, cokolwiek wam się przydarzy, to macie pełną opiekę zdrowotną, niestety opłaconą z góry za 3 lata. No więc tak to wygląda, że te pieniądze musimy... Ile się czeka? Rekordzista w tydzień, w praktyce 2 tygodnie. Składacie wniosek elektroniczny i tam jest czasami trochę cyrku, dlatego że wasz telefon musi rozpoznać waszego mikrochipa w waszym paszporcie. Słyszeliśmy, że czasami są z tym problemy, więc jak masz szczęście, no to w ciągu 5 minut złożysz ten wniosek, a jak masz pecha, to niestety musisz skoczyć do Warszawy i pokazać ten swój paszport na miejscu urzędnikowi, no więc próbujcie najpierw rozpoznać. Może być to wasz telefon, rodziców, znajomych, wszystko jedno taki, który najlepiej przeczyta ten mikrochip, tak, także im szybciej złożycie ten wniosek, tym lepiej, natomiast uwaga, przy składaniu wniosku trzeba już wnieść tą opłatę. Jak ją wnieść? Ania, trzeba zapłacić 1758 funtów, tak? Kartą. I teraz jaką kartą? Aniu, ty korzystasz z PKO, z konta funtowego, tak? Jak to się robi, powiedz? Tak, jeszcze raz wam właśnie, już szybciutko wam opowiadam, jeśli chodzi w ogóle o banki, są dwie możliwości. Tak, pierwsza możliwość to jest w ogóle Revolut, czyli po prostu zakładacie to i
tam przelewacie sobie po prostu pieniądze z konta polskiego na tego Revoluta, macie już wtedy w takim razie to w funtach i tak dalej, jakby na przykład płacicie telefonem, oni wam mogą przesłać kartę i tak dalej. Ale jak ja tutaj właśnie przyjeżdżałam, to zrobiłam też taki research, bo ja mam na przykład konto w banku w PKO i może jeśli macie nawet konto w banku w jakimś innym, to również może macie taką możliwość, więc sprawdźcie to. I u mnie to wygląda tak, że ja po prostu mam to konto moje główne i moją kartę polską i ja w środku w aplikacji w telefonie mam jakby Kantor, czyli wchodzę sobie tam, tylko klikam, patrzę jaki jest kurs, jeśli ten kurs jest dla mnie ok, to ja sobie po prostu tylko wpisuję na przykład, nie wiem, 100 funtów i od razu mi z tego polskiego konta pieniądze wpływają na konto walutowe w funtach i mam to wszystko podpięte jakby i tak w tym jednym polskim koncie, więc ja mogę płacić normalnie moją kartą polską i nie, w ogóle mi nie pobiera pieniędzy za przewalutowywanie, no bo nie wiem czy wiecie, ale jak macie po prostu polską kartę i byście poszli teraz kupili coś w funtach, no to jeszcze bank wam doliczy dodatkową opłatę za to, że to nie jest w złotówkach. Także to też jest naprawdę bardzo fajny sposób. Ale to też powiedzmy, że to nie jest tragedia żadna, jak ktoś tam ma, nie wiem, w innym banku, macie w Millennium czy gdziekolwiek indziej, nie macie tej funt, ale w zasadzie wszystkie banki, bo teraz jest konkurencja, więc wiadomo, zrobiło to PKO BP, BNP Paribas, inne banki porobiły, więc wszyscy teraz umożliwiają coś takiego, że wasze konto jedno, na tą jedną kartę, którą macie złotówkową, dokładają wam konto funtowe i sami sobie przewalutowujecie. To zaoszczędzicie trochę pieniędzy na tej operacji, prawda? Nie majątek, tak. No, ale oczywiście no, macie kontrolę, że 1758 funtów płacicie i tyle macie na koncie i tyle wam pobiera z karty. Koniec, kropka. Nie? Żadnej opłaty za to przewalutowanie. Nie, więc to też jest taki szczegół finansowy, który warto poznać. Tak, a dokładnie jak już potem też tutaj wyjedziecie, to też ten Revolut, to jest też taka aplikacja, która też tam macie po prostu dane takie bankowe na brytyjskie konto, więc to też jest fajne, bo potem jak zaczniecie pracę i tak dalej, to nie musicie zakładać w banku, tylko możecie właśnie w tym banku takim internetowym i też jest ok. Także jak będziecie jeszcze mieli jakieś większe pytania na ten temat, to też odpowiemy na pewno i po prostu dajcie znać. Anio, a ty masz kartę Revoluta? Przysłali ci ją? Jak to działa? Ja powiem szczerze, że nie aplikowałam na tą kartę. Więc, tylko konto. Więc... Założyłaś konto. Tak, okay, tak. No właśnie. I ja telefonem mogę płacić. No to jest. No właśnie, to po co karta? Masz rację. No jak masz w telefonie, no to po co karta? No to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te finanse. No i tyle, prawda? Jeżeli ktoś chce wyjeżdżać w październiku do Wielkiej Brytanii, no to wystarczy, że we wrześniu złoży ten wniosek o wizę, tak? I, no i tą opłatę, więc to się z tym wiąże, nie? Więc to można oczywiście oddalić, ale polecamy wczesne wyjazdy w sierpniu, no i dalej na początku września, fajnie się ogarnąć trochę, prawda? I wtedy znaleźć sobie mieszkanie, pamiętajcie, że lepsze mieszkanie w wakacje, nie? Można znaleźć potem. Potem te lepsze kąski znikają, chociaż w Coventry jest mnóstwo mieszkań, no, całe, słuchajcie, centrum jest otoczone takimi domami, które specjalnie deweloperzy szukają na potrzeby studentów, więc są typowo mieszkania. Teraz tak, nie ma mieszkań, pamiętajcie, w Wielkiej Brytanii, tylko są domy. Takie domy, w których mieszkają studenci i tak samo działają jak akademiki. Aviation Management, poszukamy Zuzia kogoś na pewno, bo mamy takie osoby, które skończyły, czekaj, ktoś, tak, znajdziemy, Krzysiek chyba ma kolegę, którego w ogóle spotkał, wyobraźcie sobie, na lotnisku, nie wiem, chyba w Amsterdamie, leciał do Stanów, na Florydę leciał, przesiadał się w Amsterdamie, przechodzi przez jakąś bramkę, GS Watt, jego kolega ze studiów mówi, a kurczę, teraz to wypracowuje jakieś godziny, także spotykał gdzieś tam w jakimś dziale z security, był menedżerem właśnie i tam ustawiał ludzi do pracy na tym Amsterdam lotnisku, także dowiemy się o szczegółach, ale wiem, że ludzie w logistyce, w różnego rodzaju firmach pracują, jeżeli chodzi o ten aviation management, w
pracują też w jakichś egzotycznych miejscach. Ktoś tam pracował w jakiejś małej, egzotycznej firmie turystycznej, chyba transportowej, na Karaibach, gdzieś coś takiego, wiesz, takie no, luksusowe taksówki powietrzne w czymś takim, ktoś wiem, że tam trafił, ale chodziło o to miejsce, nie? No bo to było, pamiętasz, w jakim kraju to było, ale takie małe taksówki powietrzne, które tam chyba no, zarządzał czymś takim. Nie latał, prawda? Chociaż mówił, że tam potem ta dziewczyna robiła sobie pilota, ale to już na zasadzie takiej własnej hobby, ale zawodowo zarządzanie czymś takim. No Zuzia, tu cię nie pomożemy ci za bardzo z tym wyborem. Musisz się zastanowić, co by dla ciebie było bardziej fun, tak? Aviation będzie się wiązało z zarządzaniem biznesem, który no, stosuje transport lotniczy, a kto dzisiaj jego nie stosuje? Wyobraźcie sobie. Wszystkie no właśnie, wszystkie łańcuchy dostaw opierają się o lotnictwo, prawda, teraz, bo to każdy chce mieć szybko i natychmiast, tak, no bo droga morska zajmuje dużo czasu, ok, jest tańsza, ale trwa to, a nawet często są łączone rzeczy, że nie wiem, płynie gdzieś do Amsterdamu, a już stamtąd leci, tak, czy do Hamburga, więc tak naprawdę możesz trafić do każdego rodzaju firmy, bo wszyscy mają łańcuchy dostaw teraz światowe, gospodarki są tak powiązane, z Polski wszyscy eksportują, prawda, i importują do Polski materiały, także tak naprawdę możesz pracować dla firmy z każdej branży, z której byś chciała, ale również możesz trafić do firmy eventowej, do firmy turystycznej, gdzie tylko chcesz, tak, zobaczcie sobie, no właśnie, teraz chłopak z Gdańska chyba, nie, otworzył własną firmę, pili, zobaczcie na Zanzibarze, tak, także i już otworzył własne firmy deweloperskie, turystyczne i tak dalej, świeża sprawa, poleciał, spodobało mu się, kupił dom, założył firmę i teraz inwestuje, szuka inwestorów i sprzedaje właśnie taką inwestycję, że możecie sobie kupić dom na Zanzibarze, tak, inwestujecie, jesteście właścicielami tego domu, w cenie połowy mieszkania w Polsce. Możecie mieć dom w Zanzibarze z widokiem na ocean, prawda? I on się tym zajmuje i prowadzi, sprzedaje akcje, sprzedaje te mieszkania i firmy oczywiście turystyczne i już na rok ma wszystkie wakacje na Zanzibarze sprzedane. Wynajmuje, czarteruje samoloty, z którymi wozi turystów do Polski. Możesz być, Zuzia, u niego menedżerką i siedzieć na Zanzibarze w apartamencie i zarządzać wycieczkami z Polski. Jeżeli lubisz ciepły ocean i fajne owoce morza, to why not? Nie? Więc to samo możesz robić w dowolnym punkcie świata, w dowolnej firmie, w dowolnej branży. Ostatnio chłopak chyba dostał pracę jako menedżer pola golfowego w Nowej Zelandii. Takie coś, nie? Więc twoim, wiesz, miejscem pracy jest cały świat, dlatego że jesteście bilingual, pamiętacie, po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii macie prestiżowy brytyjski dyplom, honorowany na całym świecie, gdzie chcecie, tam pracujecie, krótko i tyle. Nie? Jedyne, co macie zobowiązanie, pamiętajcie, raz do roku w kraju, w którym macie przychód, wysłać PIT do królowej. Jeżeli pracujecie w Wielkiej Brytanii, nie musicie nic do nikogo wysyłać, bo oni sami wiedzą, ile zarobiliście przez Urząd Brytyjski Skarbowy. Co jest fajne, jeżeli przekroczycie tą 25 tysięcy funtów, to oni wam od razu potrącają tą kwotę, ale uwaga, odchodzi to od podatku, bo uważają, że to jest wasz nakład na studia, to jest koszt uzyskania waszego przychodu. Więc tak naprawdę zamiast płacenia podatku spłacacie pożyczkę po przekroczeniu 25 tysięcy, a wy je szybko przekroczycie, tak? Ale pamiętajcie, nie macie obowiązku spłaty tego kredytu. Jeżeli wyjedziecie, nie wiem, do Ugandy albo gdzieś w świat wyjedziecie i będziecie pracowali z zarobkami poniżej tej kwoty, nic się nie stało, po 30 latach oficjalne pismo od rządu, że wasza pożyczka została umorzona, tak? Także miejcie tą świadomość, że waszym celem nie jest napinanie mięśni, ja to szybko muszę spłacić,
dlatego że nie macie takiego obowiązku. Tak? To jest, jaki macie obowiązek? Monitorowania swoich zarobków. Więc jak ktoś mówi, o Boże, 30 lat, nie, 30 pitów musicie wysłać. Także 30 listów, 30 razy list, tak, z waszym pitem, co jest fajne i wygodne, nie musicie tłumaczyć znaczy tego pitu nie musicie tłumaczyć na język angielski. Brytyjczycy znają wszystkie języki świata, 165 pitów sobie sami tłumaczą, więc to jest o tyle wygodne. Więc traktujcie to bez żadnego obciążenia i żadnej spiny, także ojej, a jeszcze muszę zapłacić kredyt. Nie, kredyt płacisz, jak bardzo fajnie zarabiasz. Nie? Także miejcie tą świadomość i rodzicom też to warto wytłumaczyć, bo tutaj już mieliśmy przypadki, że rodzice prawników zatrudniają, żeby rozkminili, co tam jest za haczyk w tym kredycie, bo to jest niemożliwe, że jest taki kredyt. No, to nie nasza wina, że on jest taki prosty. I pamiętajcie, że on znika. Tak? Za miesiąc już go nie ma. Więc to tak wygląda. Okej. Okay. Wiecie już wszystko, jak na jeden dzień to wystarczy, wasze mózgi już są napakowane wiedzą, także teraz chill out i jutro bierzecie się za pisanie personal statement. Aniu, dziękuję, że byłaś i że to wszystko powiedziałaś, ogarnęłaś, więc słuchajcie, macie wspaniałą tutaj mentorkę i tutorkę, jakby coś, to Ania pomoże. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, my trzymamy za was mocno kciuki, no i co, mam nadzieję, że do zobaczenia w Anglii. Tak jest, tak wasz koszyk zakupowy mi będzie wyglądał, tak? Pierwszy shopping, a drugi będzie, gdzie? Primark, słuchajcie, no to jest sklep, którego moje pierwsze zakupy, musiałem kupić walizkę taką 30 litrów, żeby z niego wyjść, tak? Bo nie wiem, mogłem się wydostać, tyle zakupów. Okej, okay, dzięki bardzo i co? See you in the UK. Dokładnie, do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, cześć. Do widzenia.